kosmos, komunikacja. Komórkami, aparatami i kamerami kręcimy nasze podróże oraz nasze życie za granicą. Jest to fajne, to przyślijcie to do Polonii w Komie. Polonia jest w Komie, w twoim domu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Witam. Witam wszystkich razem z Szymkiem w Polonii w Komie. Szymek, tutaj właśnie na tle swojego samochodu za chwilę już w ruchomym obrazie opowie Wam o tym, co mu się tam dzieje we Francji, w Bordeaux, gdzie mieszka, jak mu się czasem udaje swoją polskość odnaleźć właśnie tam daleko, gdzie pozornie nas nie ma. C'est 1000 points. Peut-être, oui. Max. Maximum. Maximum. No Bianka, grasz teraz ty? To do żabki wrzucamy. Jestem Polakiem. Znalazłem ją w Warszawie pod mostem i odtąd jeździ z nami. Jak to mi się szczęście daje, tak? Jestem Polakiem. Jest nas coraz więcej, mi się wydaje. I ciekawe, tworzymy łańcuch genetyczno, językowo, kulturowy bym powiedział. Bo już są Polacy mówiący już w kilku językach, w trzech, czterech. Mieszanki i całe historie rodzin są tak piękne i skomplikowane, ale cudowne. Jak się nazywasz? Janka! Yeah. To jest twój samochód? Tak! Yeah. A gdzie ty jedziesz? Do babci Kasi. Do babci jedziesz? A gdzie ta babcia jest? W Normandii, tak, daleko jedziemy. Ten język nas, jak gdyby, tak? Język nas łączy, cokolwiek by się nie działo. Polak, powiesz do niego, którego nie znasz, siema i jest siema i jest super, nie? Mimo, że gdzieś się urodził we Włoszech, teraz mieszka we Francji, a wcześniej, kurczę, miał matkę Polkę, a ojca miał skądś tam i to wszystko, to nie ma znaczenia. A ta pani powiedziała, że ten młynek to jeszcze mąkę robi, wiesz? No, mąkę na pączki i na pyszną kiełbaskę chyba. Naprawdę? No. Ja nie wiem. Nie? No musimy iść do środka i zobaczyć chyba. Oni lubią tutaj chleb. Nazywa się chleb Polka. Zaraz możemy go zobaczyć nawet. To jest ten duży bochen, który zaraz będzie pokrojony. No i tak włóczymy się tutaj po tej Francji, tu i tam. 6 lat. To nie jest szczyt, kurde. To nie jest szczyt twoich możliwości. To nie jest szczyt moich możliwości. Ja jeszcze nie jestem polskim artystą we Francji, bo nie wiem, jak oni mnie postrzegają, bo ja żyjemy jeszcze, mieszkam w Bordeaux i tam nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało. Miasto w Komie, Polska w Komie, świat w Komie, kręci się wszystko normalnie, w zawrotnym tempie wiatrołapu. Szymek, jeszcze mam nadzieję nieraz nam przyśle coś ciekawego, coś polskiego ze swoich podróży, coś takiego przede wszystkim, co jest jemu bliskie i nam wszystkim, coś o naszych korzeniach. Mamy świat otwarty na oścież. I tam, gdzie chcemy, tam będziemy. I jak tam jest, i jacy tam jesteśmy, możemy to zanotować, a przecież robimy to normalnie na okrągło i możemy to wysłać do nas i uczynić nasz eksperyment bogatszym. Adres jest na dole.